niedziela była piątym dniem pobytu naszych gości w Przemyślu i był to swoisty taki dzień pożegnalny. Zatem zaplanowaliśmy dla nich atrakcję turystyczną, wyjazd w Bieszczady. Szczególne uznanie mamy dla policji, która posłużyła nam właściwie pojazdem pilotem i przez całą drogę właśnie mieliśmy okazję bezpiecznie podróżować. Podróżowaliśmy 20 autokarami, także jesteśmy wdzięczni, że to się tak wszystko dobrze bardzo udało. Oczywiście wspólnota, radość, zadowolenie, ale i zmęczenie, bo to ostatni dzień intensywny, ale chcieliśmy, żeby też zobaczyli nasze Bieszczady. Tak jak im tłumaczyliśmy, to najbardziej zielona część Europy. Ten wyjazd miał jakby trzy etapy. Pierwszy etap to było zwiedzenie skansenów w Sanoku. Było to bardzo ciekawe dla nich. Zresztą chcieliśmy pokazać im Polskę jakby starszą w takim wydaniu właśnie trochę wiejskim. Więc mieli okazję zobaczyć, jak się pisało ikony, jak pracował kiedyś szewc, krawiec. A zatem było to takie pogłębienie też takiej wiedzy na temat Polski, trochę takiej historycznej, ludowej. Po skansenie przejechaliśmy do Myczkowiec, gdzie w bazie Caritas diecezji rzeszowskiej mieliśmy obiad. Następnie była wspólna Eucharystia. Tę mszę świętą prowadził biskup australijski, arcybiskup Patryk, wygłosił kazanie. Tam też było nasze właśnie pożegnanie, bo w takiej całej grupie pielgrzymów byliśmy po raz ostatni właśnie w tamtym miejscu, na tej Eucharystii. Oh,
później udaliśmy się na ostatni punkt zwiedzania, czyli pobyt nad Soliną. Poszliśmy na zaporę, byli nad jeziorem solińskim, czyli tą wodą, która płynie przez San, a także przez Przemyśl do Wisły i do morza. Także mieli okazję też poznać troszeczkę geografii naszego terenu. Dzień był bardzo radosny, bardzo intensywny, oczywiście pogodny atmosferycznie także, bo było bardzo ciepło i był bardzo udany, także nasi pielgrzymi zmęczeni wrócili około godziny 23 do Przemyśla i szybko poszli na nocleg, ponieważ musieli odpocząć, ponieważ w poniedziałek muszą wyjechać już do Krakowa. Przyszły na godzinę 9 na dworzec PKP. Tutaj był przygotowany dla nich pociąg do Krakowa. Pożegnali, wsiedli i udali się już do Krakowa. Nie udali się sami goście, bo z nimi pojechali również Polacy, którzy także będą uczestniczyć w Krakowie w programie dłuższym, bo będą też grupy, które pojadą później. Także grupa ponad 400 osób wyjechała z Przemyśla. Młodzież będzie się jeszcze dosiadać do tego samego pociągu w Jarosławiu, w Przeworsku, w Łańcucie i w Rzeszowie. I skompletowany pociąg zatrzyma się już w Krakowie.